Rozdział 9. W poprzednim rozdziale apostoł pisał o wolności wierzącego w zakresie spożywania pokarmów, a jednocześnie przestrzegał przed jej nadużywaniem. W tym rozdziale kontynuuje temat wolności oraz podejmuje problem praw sługi Bożego. Po raz kolejny ostrzega przed błędnym używaniem tych przywilejów. Z jednej strony przedstawia bezsprzecznie prawa sługi Pana, z drugiej zaś podkreśla, że prawa te poddane są interesom Chrystusa i Jego ludu, nie służą zaś wywyższaniu samego siebie, bądź pobłażaniu ciała. Wersety 1 i 2 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Z drugiego listu do Koryntian wiemy, że apostolstwo Pawła było przez niektórych kwestionowane. Tę część swojego listu apostoł rozpoczyna zatem krótką obroną swojego apostolstwa oraz swojej wolności. Posiadał bowiem najbardziej znaczącą dla apostoła cechę. Mianowicie widział Jezusa naszego Pana. Poza tym, jakże Koryntianie mogli podawać wątpliwość apostolstwo Pawła, skoro sami byli owocem jego pracy misyjnej? Przecież sam fakt zaistnienia w Koryncie Zgromadzenia Bożego był niezaprzeczalnym dowodem jego dzieła w Panu. W Koryncie znajdowały się osoby kierowane zazdrością w stosunku do apostoła. Sugerowały one, że głosił słowo z niewłaściwych pobudek, dążąc do czerpania korzyści ze swojej służby. To widzimy w 2 Koryntian 11 rozdział od 9 do 19 wersetu. Apostoł odpowiada na te pomówienia w dwojaki sposób. Najpierw broni praw sługi Pana, wersety od 3 do 14 w rozdziale 9 pierwszego listu do Koryntian. Następnie pokazuje, w jaki sposób on sam korzystał z tych przywilejów, wersety 15 do 27 rozdziału 9 pierwszego listu do Koryntian. Wersety od 3 do 7 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Co dotyczy praw sługi pańskiego, Paweł, jak też każdy apostoł, posiadał absolutne prawo udziału w błogosławieństwach doczesnego życia. Miał prawo jeść i pić, miał prawo zabierać ze sobą wierzącą siostrę, gdyby była jego żoną. Miał prawo zrezygnować z pracy z własnych rąk oraz prawo otrzymywania pomocy i wsparcia w sprawach cielesnych. W zamian za służbę w sprawach duchowych, werset 11. Ponieważ jest to oczywiste i zgodne z zasadami zdrowego rozsądku, apostoł pyta, kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Wersety od 8 do 11, pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9. Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei.
że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy. Co więcej, nie tylko natura potwierdza te prawa, lecz wyraźnie mówi o nich również Pismo Święte, albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Wersety te nie traktują jedynie o wołach, odnoszą się do nas, służą naszemu pouczeniu. Jeżeli bowiem oracz i młynarz czerpią korzyści z wykonywanych czynności, tak również słudzy Pana mają prawo, aby po zasianiu dóbr duchowych rządzić dobra ziemskie. Werset 12. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli inni robili użytek z tego prawa, korzystając z dóbr materialnych, to o ileż więcej mógł to czynić apostoł Paweł, który tak wiernie dla nich służył. Rezygnując z tego przywileju, nie udowadniał wcale, iż nie jest apostołem, bądź też, że nie ma prawa, aby cośkolwiek od nich otrzymać. O nie! W przypadku Koryntian rozsądził jednak, że najlepiej przysłuży się to do krzewienia Ewangelii wśród nich, jeśli nie będzie korzystał z ich dóbr materialnych. W swojej służbie apostoł nie kierował się chęcią odnoszenia osobistych zysków, lecz korzyścią dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Wiersze 13 do 14 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Mimo to prawa sługi nie tracą swojej ważności. Przede wszystkim apostoł dowodzi, że prawa te są zgodne z postanowieniami samego Pana. Ci, którzy zwiastują Ewangelię, powinni również z niej żyć. Widzimy więc, że zarówno natura, o czym mówi werset 7, Pismo Święte, o czym mówią wersety 9-10, i bezpośrednie zarządzenie Pana, czyli wersety 13-14, zgodnie podkreślają, że ci, którzy pełnią służbę duchową, mają prawo otrzymywać od wierzących wsparcie materialne. Werset 15. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Dowiódłszy słuszności praw sługi pańskiego, apostoł przedstawia w pozostałych wersetach tego rozdziału, w jaki sposób on sam korzystał z nich w zgromadzeniu w Koryncie. Jak widzimy, w rezygnacji z nich Paweł zauważył sposobność ofiarowania siebie samego Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ktoś ujął to kiedyś tak: przywileje te w rękach Pawła zostały przeistoczone w inny rodzaj przywileju. Możliwość poświęcenia siebie samego dla Chrystusa i Jego służby. Apostoł wyrzekł się swego prawa, aby móc się radować z uczestniczenia w innym, wznioślejszym przywileju. Dlatego też może powiedzieć: ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. Również ten list napisał nie po to, aby szukać u wierzących w Koryncie jakiegokolwiek wsparcia w doczesnych sprawach, wręcz nie chciał przyjąć od nich pomocy, aby nikomu nie dać możliwości pozbawienia go chluby całkowitego poświęcenia się dla sprawy pańskiej. Wersety od 16 do 17 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował.
Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Mówiąc o chlubie z powodu głoszenia Ewangelii, apostoł stwierdza, że nie dążył do niej dla samego siebie. Jemu zostało powierzone szafarstwo, to znaczy zarządzanie Ewangelią, jej głoszenie i bez względu na to, czy czynił to z ochotą, czy też nie, był odpowiedzialny za wykonywanie powierzonego mu dzieła. Swojej zapłaty nie otrzyma za samo spełnianie przekazanego mu zadania, lecz wyłącznie wtedy, jeśli będzie wykonywał je ze szczerego serca i ochotnie. Werset 18. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Cóż było zatem jego zapłatą? To, że zrezygnował ze swoich praw należnych mu z racji głoszenia Ewangelii. Pan posłał apostoła, aby głosił Ewangelię. Pan również zarządził, że może mieć on prawo do materialnego wsparcia. On jednak nie traktował tego tak, jakby było ono jego własnością, którą może użyć wedle swojego upodobania. Celem jego życia był Chrystus. Chciał przynieść mu chwałę i uwielbienie. Dlatego zrezygnował z owego przywileju doczesnej zapłaty, zgodnie z własnym poznaniem myśli Pana. Wersety od 19 do 23. Pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 9. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Apostoł był więc wolny od wszelkich ograniczeń i używał wolności tak, by stać się niewolnikiem wszystkich. Głosząc Ewangelię Żydom, czynił to na ich własnym gruncie, dopasowując się do sposobu ich myślenia oraz unikając zranienia czy obrażenia ich. Tych, którzy byli pod władzą zakonu, mógł przekonać przez odniesienie się do ich doświadczeń. Chociaż tutaj wyraźnie dodaje, aby uniknąć nieporozumień, sam pod zakonem nie jestem. Do osób, które nie były pod władzą zakonu, zwracał się również na ich gruncie, chociaż zaznacza, że nie jest bez zakonu Bożego. Dla słabych potrafił stać się jak słaby. Dla wszystkich mógł stać się wszystkim, to znaczy mógł zbliżyć się do sposobu myślenia każdego człowieka, aby wszelkimi sposobami zbawić niektórych. I co ważne, uczynił to wszystko ze względu na Ewangelię. Personifikuje też ją, mówiąc, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Wersety 24-27 1 Koryntian, rozdziału 9. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Zwiastun albo zwiastując lub głosząc. W poprzednich wypowiedziach apostoł wypowiada się tak, że nie można stąd wyciągnąć fałszywych wniosków, że dostosowywał się do świata.
aby uniknąć hańby i chronić własną skórę. Z poprzednich wypowiedzi apostoła nie można wyciągnąć fałszywych wniosków, że dostosowywał się do świata, aby uniknąć hańby i chronić własną skórę. By odeprzeć wszelkie błędne przypuszczenia, pokazuje w końcowych wersetach tego rozdziału, że droga służby to zaparcie się samego siebie. Rzeczywiście istnieje zapłata za służbę, będąca o wiele lepszą od nagród, jakie można zdobyć podczas ziemskich zawodów. W nich bowiem biegnie się po znikomy wieniec. Chrześcijanin zaś ma przywilej biegnąć po wieniec nieznikomy, nieprzemijający. Jeśli jednak sama chęć zdobycia ziemskiego wieńca wymaga prowadzenia powściągliwego życia i wielu wyrzeczeń, o ileż bardziej jest to konieczne, by osiągnąć ów nieprzemijający wieniec. Apostoł biegł w pełnej świadomości wspaniałego końca swojej drogi. Dla niego walka, którą toczył, nie była czymś powierzchownym. Dokładał wszelkich starań, aby nie pobłażać swojemu ciału, lecz raczej ujarzmiać je, by nie stanowiło dla niego przeszkody w służbie. Święci w Koryncie chlubili się posiadanymi darami i dążyli do zajmowania wygodnej, wręcz komfortowej pozycji. Widzimy to w rozdziałach 4 i od 6 do 8. Strzeżmy się głoszenia prawdy bez odzwierciedlania jej praktyczny sposób w naszym życiu. Apostoł ostrzega nas przed tym, pokazując, że można głosić prawdy Boże, a jednak zostać odrzuconym. Wiemy, że żaden wierzący nie może iść na potępienie. Apostoł nie twierdzi, że nowonarodzony, nawrócony człowiek może zostać odrzucony. Jednak samo głoszenie słowa innym nie wystarcza. Najpierw musimy być prawdziwymi chrześcijanami, a dopiero wtedy głoszącymi, jeśli Pan nas do tego powoła.